Kolejny deszczowy dzień. Straszny ten maj deszczowy w tym roku. I... co tu się dzieje ze światłem? Dzisiaj sobie machniemy burgerki. I też wam pokażę, jak robię. Ostatnio fajnie się kręciło tą pizzę. I pokazałem wam fajny przepisik. A tym razem będą burgery. Więc trzeba sobie rano zacząć od zrobienia ciasta na buły. Przepis na bułki też jest relatywnie dość prosty. Idzie mąka, pół kilo. Idzie 80 gram masła, 250 ml ciepłego mleka, takiego w temperaturze 30 paru stopni najlepiej. Nie może przekroczyć 40, żeby nie zabić drożdży. Paczka drożdży instant, trochę soli, trochę cukru i chyba właściwie tyle. I mieszamy to w mikserze. I dwa jaja. Dwa jaja idą. Mieszamy to w mikserze, dolewamy ciepłego mleka po trochu, potem dodajemy masę w temperaturze pokojowej, wyrabiamy to przez 20 minut, odstawiamy do wyrośnięcia na blacie w temperaturze pokojowej tak na 2 godzinki. Po 2 godzinkach zagniatamy ciasto ręcznie jeszcze raz, formujemy sobie bułeczki. Z takiej porcji wychodzi 9 bułek, takich z po 100 gram. Ja sobie na wadze odmierzam, formuję bułeczki, układamy na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Na 30 minut, w tym czasie rozgrzewam piekarnik, po 30 minutach smaruję rozbełtanym żółtkiem z odrobiną mleka, posypuję sezamem i na 15 minut do piekarnika, który jest nagrzany na 210 stopni, grzanie góra-dół, tak na środek, i po 15 minutach wyciągam, bułki się studzą, no i potem już robię dalej burgerki, jakie kto lubi, z czym, to już wedle uznania. Ja wam pokażę moją wersję. Taką dzisiejszą, bo za każdym razem coś tam zmieniamy w zależności od tego, na co mam ochotę. Po takim obżarstwie idziemy się trochę przejść. I could wait 1,000 days. You never wait for me.
You never wait for me, even when I ran away. You're all that I could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. You're all that you can't anyone else. I feel all